A my dla Państwa mamy poradnik, w którym staramy się wyjaśnić te rzeczy, które się w ostatnich godzinach rzecz można zmieniają i które mają dla Państwa praktyczne znaczenie. Zacznijmy od tej rzeczy, która dzisiaj po południu została ogłoszona przez premiera. To jest kwestia, która związana jest, no właśnie, tu się chciałoby powiedzieć, z gwarancjami, poręczeniami, czy jakimiś rodzajami pożyczek. Tymczasem to rozwiązanie, które się dzisiaj pojawiło i to rozwiązanie będziemy dla Państwa uważnie śledzić, sprowadza się do tego, że będziemy mieli coś w rodzaju subwencji. Co jest kluczowe w tym właśnie pomyśle? Otóż wymyka się to z tych wszystkich ekonomicznych pojęć z tej oto prostej przyczyny, że pieniądze, które i tak się może umówmy, że to tak będziemy określać, pieniądze, które mają trafić, uwaga, do małych, średnich i dużych firm, co jest kluczowe, tutaj nie ma samozatrudnionych, tutaj nie ma tych rodzajów podmiotów gospodarczych, które nie zatrudniają ani jednego pracownika, tylko chodzi o takie podmioty, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika. One mają otrzymać w uproszczonej procedurze pieniądze, które związane są z tym, aby miały środki na bieżące funkcjonowanie. Ta skala pomocy zależy od tego, czy to jest mała, średnia czy duża firma, ale kluczowa sprawa polega na tym, że jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał z tego rozwiązania skorzystać, trzymamy za słowo, że formalności będą proste i będą opierały się tylko i wyłącznie na oświadczeniu, to on będzie miał 75% tej subwencji, tych pieniędzy umorzone. Nie będzie musiał ich zwracać. Ten warunek jednak będzie możliwy do zastosowania tylko wtedy, kiedy ta firma będzie dalej kontynuowała działalność i nie zmniejszy zatrudnienia. Ale te rzeczy mają być weryfikowane dopiero w drugim roku takiej pożyczki. Pożyczka ma być na 3 lata. Znowu użyłem słowa pożyczka. A widzicie Państwo, to jest, wymyka się ten cały kryzys nam z takich typowych pojęć, trzeba walczyć ze swoimi przyzwyczajeniami. Chodzi o subwencje, po prostu pieniądze, które mają zostać przekazane do firm. Te 75 tych środków, które są przekazane, nie będzie trzeba w żaden sposób rozliczać pod warunkiem spełnienia warunku związanego z utrzymaniem zatrudnienia oraz z kwestią tego, żeby firma dalej kontynuowała swoją działalność. Innym rozwiązaniem, które ma się pojawić, jest kwestia dofinansowania do składek ZUS. Uwaga, tutaj narysowaliśmy troszkę więcej bohaterów. Chodzi o te firmy, które zatrudniają więcej niż 10 pracowników, a mniej niż 49. Od 10 do 49 pracowników. Już w tej chwili na podstawie obowiązującego prawa te firmy, które mają mniej niż 10 pracowników, mogą ubiegać się o to, żeby przez 3 miesiące mieć całkowite zwolnienie ze spłacania składek. Jeżeli chodzi o większe podmioty, od 10 do 49, tutaj nasi przyjaciele to zbliżą, chodzi o 50% dofinansowania połowy składek. 50% do zapłaty, a 50% pozostaje w kasie firmy. I jeszcze jedno rozwiązanie. Mówiliśmy o małych, średnich, dużych. To rozwiązanie jest adresowane do średnich. I jeszcze dla tych wszystkich z Państwa, którzy ani jednego pracownika nie mają, tak żeby nie czuli się Państwo jakoś pomijani w tym, że dla nich w ramach poradnika nie mamy żadnych podpowiedzi. Otóż w ramach tego, co jest procedowane, nieco obowiązuje, ma się pojawić postojowe dla samozatrudnionych, które będzie wypłacane przez 3 miesiące. Chodzi o to, że jeżeli ktoś ma działalność gospodarczą, ma umowę agencyjną, umowę zlecenia i w tej chwili nie może prowadzić swojej działalności, od chociażby ktoś, kto na przykład jest zatrudniony w salonie fryzjerskim albo trener na siłowni, choćby się nawet ktoś bardzo uparł, nie może tej działalności wykonywać. I takie osoby mogą już w tej chwili wystąpić o to, żeby otrzymać takie postojowe za jeden miesiąc, 2080 zł. W ramach tej modyfikacji, która jest teraz prowadzona, mają te osoby otrzymywać to świadczenie przez 3 miesiące. Na stronie ZUS-u, to ostatnia rzecz, którą Państwu chciałem powiedzieć, jest wniosek o to, że Państwo nie wpadli na taki szalony pomysł, że to w takim razie będę czekał na to, aż będzie na 3 miesiące. Mogą Państwo już w tej chwili składać wniosek o to postojowe za pierwszy miesiąc. Wierzymy w ogóle, że to będzie tak, że nawet jak to zostanie rozszerzone na 3 miesiące, to w ramach tego samego wniosku. To jest, proszę Państwa, podsumowanie tego, co jest w tej chwili czymś procedowanym i co wpływa na ten cały obszar możliwości, które związane są z tym, żeby w tym trudnym ekonomicznym okresie wychodzić łatwiej na prostą. Proszę nie tracić wiary w siebie i swój biznes. Pilnujemy dla Państwa wszystkich tych rzeczy, które mają dla Państwa praktyczne znaczenie.